Cześć. Dzisiaj zastanowimy się wspólnie w takich piknikowych okolicznościach, czy jest możliwe dobre połączenie składników takich jak niemiecka funkcjonalność, uniwersalność z koncepcją samochodu kempingowego. Zapraszam. Na zadane wcześniej pytanie postaram się odpowiedzieć bazując na Mercedesie Marco Polo w wersji Horizon. Możliwe, że nie wszyscy wiedzą, ale ten model Mercedesa ma 3 wersje. Marco Polo, najbardziej kempingowa odmiana z zabudową w postaci szafek, kuchenki, garderoby oraz takimi udogodnieniami jak na przykład prysznic. Dalej jest wersja Activity oraz testowana przez nas Horizon. W kwestii wypoczynkowej funkcjonalności te dwie wersje są niemal identyczne. Zasadnicza różnica jest taka, że Activity jest zbudowane na bazie Mercedesa Vito, a Horizon na klasie V. Objawia się tu różnicą w wyglądzie kokpitu oraz co za tym idzie możliwościami doposażenia samochodu w opcje dodatkowe związane głównie z komfortem. Horizon jest lepiej wyposażony i ma być bardziej luksusowy. Mamy do wyboru na przykład więcej lakierów czy pakietów. Marco Polo Horizon dostaniemy już w podstawie z mocniejszym silnikiem i większą dopuszczalną masą całkowitą – 3100 kg, zaś Activity w dwóch słabszych wersjach silnikowych ma 2800 kg dopuszczalnej masy całkowitej. Nawiasem mówiąc, najsłabszy silnik montowany w Activity ma 88 koni mechanicznych. To zdecydowanie za mało jak na takiej wielkości samochód. Przejdźmy teraz do naszej testowanej wersji. Klasa V sama w sobie jest już na rynku dość długo i Zachar zdążył ją dokładnie przetestować. Także teraz krótko. Ten samochód z zewnątrz prezentuje się bardzo dobrze, głównie ze względu na pakiet AMG. Cena tego dodatku to około 14 tysięcy złotych. A we wnętrzu? Na bogato. Myślę, że jest tu wszystko, czego potrzebuje nawet najbardziej wymagający kierowca. Mamy na przykład podgrzewane fotele, które możemy wielopłaszczyznowo regulować i obracać w stronę pasażerów z tyłu. System Command Online ze zmieniarką DVD, systemy bezpieczeństwa takie jak PreSafe, asystent pasa ruchu, asystent martwego punktu w lusterku, asystent koncentracji, asystent bocznego wiatru, aktywny tempomat, siedmiobiegowa skrzynia biegów, ogrzewanie postojowe, kamera 360 stopni i wiele innych użytecznych gadżetów, które pozwolą nam się poczuć jak w luksusowej klasie E, a nie jak w dostawczaku. Dla osób zainteresowanych na końcu tego filmu zostanie wyświetlona pełna specyfikacja tego modelu wraz z cenami wyposażenia. Jeśli chodzi o praktyczny wymiar części przedniej Mercedesa Marco Polo, to w drzwiach mamy liczne schowki, zarówno po lewej, jak i po prawej stronie. Schowek przed pasażerem jest dość obszerny. Jest sprytne miejsce na bilon, bardzo fajnie. Tutaj znajduje się za tą roletką miejsce, gdzie możemy trzymać kubeczki z kawą na przykład. To się da oczywiście wyjąć. Możemy tu położyć oczywiście telefon. Ale moim zdaniem to miejsce jest troszeczkę niepraktyczne, jest zbyt daleko od zasięgu rąk kierowcy. Tutaj również mamy dalszy schowek, bo widzę, że jakiś deficyt artykułów papierniczych, ale miejmy nadzieję, że Mercedes to uzupełni, zanim auto przejmie kolejna redakcja, aby nikt nie musiał gdzieś tam w plenerze używać wiewiórek. Wyjście 12 V, gniazda USB, slot kart SD. No tu również spora przestrzeń do przechowywania. Przejdźmy teraz do tyłu. Te drzwi otwieramy elektrycznie. Możemy to zrobić za pomocą klamki ze środka oraz z pilota. W środku widzimy moduł ze stolikami, którym możemy przesuwać wzdłuż podłogi. Możemy też zmienić jego wysokość lub zwyczajnie go wymontować. Drugi rząd siedzeń to trzyosobowa kanapa, która również przesuwa się wzdłuż podłogi. Nie posiada ona regulacji pochylenia oparcia, ale możemy ją ustawić tak, aby siedzisko i oparcie tworzyło płaską powierzchnię razem z tylną półką. Można wówczas tutaj spać.
Kanapę można też oczywiście wymontować. Nad przedziałem pasażerskim znajduje się dodatkowe miejsce do spania. Aby tam wejść, należy unieść dach. Robimy to manualnie. Najpierw zwalniamy blokady i po prostu unosimy dach do góry. Jest on dość ciężki i dopiero po chwili teleskopy zaczynają nam pomagać, więc na początku należy uważać, aby nie nabić sobie guza. Ważną rzeczą jest to, aby podczas tego zabiegu było otwarte okno lub drzwi. Chodzi oczywiście o przepływ powietrza, kiedy dach się unosi i kiedy go składamy. Wiadomo oczywiście, że nie dojdzie do implozji albo do rozbicia szyb, kiedy zamkniemy dach za szybko przy zamkniętych drzwiach, ale gdy się zapomnimy, możemy uszkodzić materiał, którym wykończona jest górna przestrzeń. Konstrukcja sypialna zapewnia bezpieczny sen dowolnej ilości osób, pod warunkiem, że nie przekroczą łącznie 160 kg. Teraz taka mała ciekawostka. Zwróćcie uwagę, że przestrzeń sypialna jest uniesiona do góry, co nie przeszkadza, żeby zacząć jechać. Samochód w ogóle nam nie sygnalizuje, że jedziemy z uniesionym dachem. No oczywiście trudno tego nie zauważyć, ale tendencje producentów są takie, że nawet jak mamy uchylone okno i próbujemy zamknąć samochód, to od razu dostajemy komunikat stosowny, a tutaj tego nie ma. Jak pewnie zauważyliście, z boku samochodu znajduje się kaseta z roletą. Rozkładamy ją za pomocą korby. Na końcu znajdują się regulowane podpory, które możemy jeszcze dodatkowo ustabilizować za pomocą śledzi. Wraz z samochodem możemy też otrzymać dwa krzesełka i stolik biwakowy. Tylna klapa otwierana jest elektrycznie. Mamy na pilocie również specjalny przycisk, który szczerze powiedziawszy troszeczkę mnie zmylił. Nacisnąłem go, zbliżając się do samochodu od boku. Spodziewałem się, że otworzy się klapa. Kiedy podszedłem, pomyślałem sobie, no coś nie zadziałało. Otworzę ją ręcznie, przyciskiem, który znajduje się nad rejestracją. Nic się nie dzieje. Stwierdziłem, że coś się zepsuło. Natomiast po chwili zorientowałem się, że przycisk na pilocie otwiera szybę. To jest bardzo pomysłowe i użyteczne, niemniej jednak klapa nie otworzy się, kiedy szyba jest odblokowana. Teraz wszystko działa. Najbardziej mylące jest to, że symbol, który znajduje się na pilocie, jest łudząco podobny do tego, który znajduje się na klapie bagażnika, co sugeruje, że jednak otwierać nim będziemy klapę. Pod maską naszego testowego Marco Polo znajdziemy silnik o oznaczeniu 250D. Jest to jednostka, która generuje 190 koni mechanicznych. Jest ona najmocniejsza pośród całej palety silników. Producent deklaruje, że zużycie paliwa oscylować będzie w granicach 6 litrów, natomiast nie ma to niestety pokrycia z rzeczywistością. W praktyce wygląda to tak, że w trasie możemy liczyć na spalanie rzędu 7-8 litrów, natomiast w mieście zbliża się ono do 10. Przyznam się, że przyspieszenia do setki nawet nie sprawdzałem. No, sądzę, że mimo pakietu stylistycznego AMG, właściciele nawet tej najmocniejszej wersji raczej nie będą chcieli być pierwsi ze świateł. Jeśli chodzi o moje wrażenia z jazdy, to muszę przyznać uczciwie, że tym samochodem jeździ się troszkę tak jak każdym innym pojazdem o podobnych gabarytach. Czuć tą masę, auto waży 2,5 tony, czuć to podczas hamowania, czuć to w zakrętach, ale wiadomo, że tym samochodem nie jeździ się ostro. Ważnym dodatkiem, który możemy dokupić do tego samochodu, jest układ jezdny Agility Control. Polega to na tym, że amortyzatory na bieżąco dostosowują swoją pracę do panujących na drodze warunków. Nie jest to regulowane żadnym przyciskiem, ale amortyzator sam rozpoznaje amplitudę drgań i zmienia przepływ oleju w swojej konstrukcji tak, aby zawieszenie było albo sztywniejsze, albo nieco bardziej komfortowe. Kiedy zacząłem testować ten samochód, byłem bardzo zadowolony i nadal jestem. Natomiast nie oznacza to, że nie widzę w tym aucie minusów. Pierwszy minus, ale to jest naprawdę drobiazg, to dźwięk silnika. Mamy tutaj diesla, wiadomo, nie można spodziewać się cudów. Niemniej jednak przy wyższych obrotach oraz w momencie, kiedy silnik jest zimny, no ta mało wyrafinowana kultura pracy silnika daje nam się mocno we znaki. Posłuchajcie. No, myślę, że każdy gdzieś tam w głowie ma jakieś diesle, które pracują troszeczkę ładniej. Kolejną kwestią, którą zaliczyłbym do minusów, to pojemność baku. W podstawowej wersji to jest 57 litrów, to jest moim zdaniem zdecydowanie za mało, biorąc pod uwagę apetyt tego samochodu na paliwo. Za dopłatą 340 zł możemy powiększyć bak do 70 litrów. Jest to bardzo rozsądne, chociaż moim zdaniem również ta ilość mogłaby być większa. Myślę, że wiele osób po prostu nie zwróci na to uwagi i konfigurując samochód po prostu zapomni o zaznaczeniu opcji powiększonego baku, a wówczas jazda z tak niewielką ilością paliwa
paliwa w długie trasy może być po prostu uciążliwa. Kolejny minus to moim zdaniem brak jakiegoś sprytnego zamocowania tasiemki, która znajduje się nad głową, która służy do obniżania przestrzeni sypialnej. Ona tak sobie tutaj wisi i nie ma jakiegoś konkretnego systemu, aby ją zamocować, aby nam nie wypadała. Teraz jest na swoim miejscu, ale wtedy, kiedy będziemy troszkę ostrzej manewrować, chociaż nie, akurat teraz jak na złość nie chcę spadać. W każdym razie są sytuacje, kiedy ona, będąc tutaj dosyć luźno, wypada i może nam troszkę przeszkodzić. Wracając do postawionego przeze mnie na początku tego filmu pytania, uważam, że połączenie tych wszystkich składników wygląda tutaj naprawdę nieźle. Uważam natomiast, że tak jak w przypadku gotowania, niekoniecznie musimy się decydować na wybór składników marki premium. Tak jak w przypadku kuchni, możemy kupić zwykłe produkty, możemy kupić te z wyższej półki. I tak jak potrawa, którą przyrządzimy, będzie równie sycąca, to odczucia smakowe będą się różnić. Natomiast w odniesieniu do tego samochodu sądzę, że cała filozofia i idea podróżowania w takim stylu niekoniecznie musi się wiązać z dokupywaniem luksusowych dodatków, które oczywiście będą wpływać na nasz komfort jazdy, niemniej jednak bez nich też spokojnie możemy się obejść. Ceny Mercedesa Marco Polo w wersji Horizon zaczynają się od 165 tysięcy złotych netto. Cena naszego testowego egzemplarza to 286 tysięcy złotych netto, co po doliczeniu podatku skutkuje kwotą 350 tysięcy złotych. Myślę, że taki wynik może skutecznie ostudzić zapał wielu potencjalnych klientów, którzy troszeczkę rozpędzą się podczas zaznaczania opcji w konfiguratorze. Czy taki samochód może nam służyć do jazdy na co dzień? Moim zdaniem bez problemu, przecież nie jest to samochód stricte kempingowy, a pięciu pasażerom w komfortowym podróżowaniu raczej nie będzie przeszkadzało to, że nad głową mają dodatkowe miejsca sypialne, a z boku auta znajduje się roleta. Sądzę, że taki Mercedes Marco Polo może codziennie na siebie zarabiać, jeżdżąc na przykład w jakimś hotelu lub pensjonacie, który oferuje gościom dowozy na lotnisko. Właściciel takiego obiektu, kiedy stwierdzi, że wreszcie czas na urlop, bierze swój samochód i jedzie w siną dal, nie martwiąc się o noclegi, bowiem te znajdują się nad jego głową.